Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli dwie misje, w których absolutnie niczego nie będziemy budować. Bardziej będą to misje na zręczność. No i będą się one działy na tym samym terenie, co jest w sumie rzadkością w Kolobocie, bo zazwyczaj mamy różne plansze w przypadku różnych misji. Tutaj mamy jedną planszę w przypadku dwóch misji. No ale zobaczmy dokładnie, o co chodzi. Otóż nasi inżynierowie tutaj, bo z tego co pamiętacie, zapewne na wulkanie nie mogliśmy latać. Tutaj inżynierowie na Ziemi skonstruowali coś takiego, co pozwoli nam latać. Co prawda będzie to takie dość krótkie latanie, a nie permanentne, ale mimo wszystko nam to pomoże. No i musimy znaleźć robota nieznanego typu. Kiedy to już zrobimy, musimy tym robotem dolecieć tutaj na statek. Tak więc no jest to nasze zadanie. No i jak widzicie, właśnie tak jak mówiłem, latamy, ale ten nasz jetpack bardzo szybko się przegrzewa. Więc żeby dotrzeć do celu, musimy skakać po takich malutkich wyspach. Tutaj mamy ich dość spory archipelag. No i co? I teraz będziemy lecieć właśnie na tę wyspę na tę taką górę z paprotkami na samym szczycie. Okej. A, no i mrówy. Mrówy też się tu pojawiają. W drugiej misji jeszcze się pojawiają pająki. Nie mamy za bardzo jak ich zabić bez żadnej technologii. Tutaj zresztą nie mamy żadnych kostek tytanu. Żadnych jakichś ukrytych i opuszczonych obiektów, które moglibyśmy zająć. No więc nie jest to zbyt łatwe. Musimy przed tymi mrówkami po prostu uciec. Co rzecz jasna, nie jest łatwe. Znaczy, te mrówki nie pojawiają się tutaj aż tak często, ale potrafią zaszkodzić. No i jak zresztą pamiętacie, mrówki potrafią przechodzić przez lawę. Nic im się takiego szczególnego nie dzieje. Nie. A, dobra, udało się. Teraz tak. Tutaj była jakaś mała wysepka, z tego co się orientuję. Tak, jest ta mała wyspa. Na nią się w tej chwili kierujemy. No i teraz musimy jakoś na tę dużą wyspę się spiąć. To znaczy nie taką dużą, tylko po prostu wysoką, dość masywną. I teraz z której części byłoby najlepiej tam dolecieć? Teraz zobaczę, czy z tego szczytu chyba najlepiej by było. Nie. Jezus Maria, prawie bym zginął. Tutaj oczywiście, jeśli zginiemy, to nie ma przebacz. Giniemy na zawsze. Musimy powtarzać całą misję od początku. Zresztą tak jak każdą misję. Dobra. I teraz chwila. Czy wlatujemy tutaj? Nie, tutaj nawet się nie da wlecieć, bo jak pamiętacie, nasz astronauta może się poruszać tym swoim jetpackiem tylko do ustalonej wysokości, a potem już odmawia posłuszeństwa. Okej. Tutaj mamy już większą wyspę, ale to nadal nie jest ta wyspa, na którą powinniśmy wlecieć. Znaczy, na której znajduje się ten wehikuł, ta maszyna. I tutaj też trzeba odpowiednio iść, pamiętam. Mamy takie dwa małe jeziora lawy. I teraz tak, trzeba właśnie wybrać sobie odpowiednią drogę, którą będziemy szli. Wydaje mi się, że ta piaszczysta w sumie jest taka najbardziej przystępna. Tylko że ona się tutaj już kończy. Gdzie ja tutaj jeszcze mogę ewentualnie pójść?
Dobra, tam widzę, że jest jakiś też piaszczysty teren dalej. I to jest zapewne wyjście od drugiej strony. Poczekam, aż mi się naładuje. Właśnie, jetpack i lecę dalej. Okej, okay. I z tej dużej wyspy idziemy na tę mniejszą wyspę. I z tej mniejszej wyspy już chyba będziemy potem mogli się przedostać na ten teren właściwy, na którym znajduje się nasz wóz nowy. A właśnie, z tym, że jeszcze, no tak jak mówiłem, na tym nasza misja się nie kończy. To nie jest tak jak w tych pierwszych misjach, że wystarczyło znaleźć wóz i już koniec misji. Tutaj jeszcze musimy go doprowadzić do odpowiedniego miejsca, czyli do naszego promu. Ale to też nie jest jakieś super skomplikowane. Ponieważ i tak, znaczy no, jest on wyposażony w uranową baterię. Także ona bardzo długo potrafi pociągnąć. Okej, no i mamy tutaj różne szczątki. Teraz tak, gdzie jest ten wóz? Tutaj jest ten wóz. Dobra, ja od razu wezmę baterię, która mi się tutaj pojawiła. Jak widzicie, jest ona no, bardziej niż o połowę rozładowana. Ale mimo wszystko to nadal jest bardzo duża dawka energii, którą możemy wykorzystać. Zastanawia mnie też jedna kwestia, ponieważ druga misja będzie dotyczyć naszego dostania się do promu. I teraz moje pytanie brzmi, co gdybym na przykład teraz chciał się cofnąć i po prostu zdobyć dotrzeć do tego promu. Byłoby to trochę nielogiczne, bo potem by się pojawiła ta misja i no musiałbym w jakiś sposób ją jednak powtórzyć. Znaczy, musiałbym powtórzyć tę samą misję praktycznie, którą wykonałem. Co prawda w celach tego nie ma. Chwila, dlaczego nie ma ten... Dlaczego ja nie widzę... dlaczego ja nie widzę... O, dobra, teraz jest ok. Właśnie, każde działo powinno być właśnie z takiej perspektywy widziane. Tak przynajmniej jest w każdym razie wygodnie. Tutaj już możemy sobie pozwolić na to, żeby nie lecieć z jednej wyspy na drugą, tylko żeby po prostu użyć skrótu. Jak widzicie, działko organiczne rozwala mrówy od razu. I one się nie palą ani nic, od razu giną. Dobra, nie będę się tutaj bawić w zabijanie. Nie o to tutaj chodzi. I tak w drugiej misji, no, tych żyjątek będzie znacznie, znacznie więcej. Ale one tak naprawdę nie będą największym naszym utrudnieniem. Tylko sam powrót będzie w sumie dość trudny. Okej. No i to jest koniec tej misji na wulkanie. A teraz zajmiemy się dalszym ciągiem. Okej, czyli zagrajmy. Zobaczmy, co nas czeka. No więc tak. No, gratulujemy dobrej roboty, ale nie jesteśmy w stanie ci pomóc. Okej, działanie tej broni to już znamy. A, no i tutaj jedyne, co musimy wiedzieć, to to, że... Musimy jakoś wrócić na nasz statek. Problem w tym, że nam w tym przeszkadzają insekty, które w sumie nie wiem skąd się wzięły, bo przedtem ich nie było. Chyba, że przez tę lawę przeszły. Cholera. Zapomniałem, te baterie zresztą też niszczą się.
Uciekłem od tej mrówki? Mam nadzieję. Znaczy, tu jest taki jeden moment, o właśnie ten. Cholera. Dobra, tutaj jeszcze sobie dam jakoś radę. Widzicie, można tak przebierać nogami i nie spadniemy. Poczekać, aż nam się ten nasz jetpack załaduje. Okej, okay, tu się udało. Ale później będzie taki taka stroma wyspa. To znaczy, z tamtej strony, jak żeśmy tutaj się próbowali dostać, wszystko było ok. Dało się to jakoś przejść. Ale tutaj już tak kolorowo nie jest. Niestety nie mam radaru. Gdybym miał radar, wszystkie te insekty by już nie żyły. A tu jeszcze są pająki. O właśnie, pająk. Nie. Nie ma mowy, żebym... Tu jest lawa, tam jest pająk. A może był pająk? Chyba, że wybuchnął. Jakoś udało mi się go ominąć. Nie wiem w sumie, czy tu jeszcze będą pająki, mniejsza. Ale tak jak wspominałem przedtem, tutaj najtrudniejsze jest no właśnie samo powracanie do tego punktu, z którego żeśmy przyszli. Bo tak naprawdę nie wiem na to, gdzie jest ten, gdzie jest ta wyspa, z której się zawsze zsuwam tak niefartownie. Dobra, lecimy. No nie, mrówka, znowu mrówka. Tam, gdzie się pojawiają mrówki, zawsze gra mi się praktycznie zacina. Oj, już mój komputer nie wytrzymuje takiego ogromu grafiki. Okej, i teraz chyba raz. Teraz na którą wyspę? Na którą wyspę mam bliżej? I chyba na tę większą. Tylko teraz pytanie, jak... właśnie, z której strony tam podejść? Może z tej? A nie, tutaj jest jeszcze luz. Tutaj jeszcze spokojnie mogę stanąć. Chwila, to się zagalopowałem. Dobra. I możliwe... Nie, to chyba też nie jest ta wyspa, ta... Nie, ewidentnie za niska jest, żeby można było jakiś błąd popełnić. To może być ta wyspa. No i teraz, kurde, jak tu się robiło to, żeby to... żeby tam dotrzeć? Tam mogę spróbować, ale... tu się też jakoś udało. Cholera, jest masa mrówek. Ja stąd się szybko ewakuuję. To chyba też nie była ta wyspa. No i kurde, oprócz tego, że mamy tutaj jeszcze limit czasowy latania, no to jeszcze nam pojawiają się te głupie mrówy, które nam wszystko psują. Całe szczęście, że te akurat są jakieś takie inne, nie zadają nam zbyt wiele obrażeń. Oj, udało się? Tak, udało się, jestem... No i teraz ostateczna właściwie... ostateczne latanie nasze tutaj. Pytanie teraz, czy mi się uda? Czy uda mi się do... teraz kamera się źle ustawiła. Nie godzę się na coś takiego. I udało się. Czyli możliwe, że coś będzie z tego odcinka. No i nasze działo organiczne nie było nam do niczego potrzebne praktycznie.
Także po prostu wchodzimy i odlatujemy z tej krainy. A nie, nawet nie musieliśmy odlatywać. Okej, postaraj się odlecieć żywy z planety. Ta misja w sumie może być dość krótka. A, już sobie przypominam tę misję, bo to jest misja, która też się dzieje dokładnie na tym samym terenie. Również tutaj niczego nie budujemy, jedyne co robimy to atakujemy. I musimy to zrobić bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym razem wygrać. Sprawa jest prosta, musimy rozwalić wszystkie mrówy w okolicy. No i mam strasznie mało życia. No nie, teraz już mi się nie uda. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. No dalej. Więc tak, tych mrówek trochę jest. Niestety nie mam radaru, żeby je wszystkie namierzyć. No i co? I nie mogą nam one niczego zniszczyć. Łącznie z naszym działem, które jest tak naprawdę jedyną bronią, którą możemy walczyć z tymi insektami. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze gdzieś jakieś są. Ktoś nas atakuje? Nie widzę, żeby ktoś nas atakował. No dobra. Okej, i to była cała misja. Bardzo krótka i właściwie ona tylko wymagała szybkiej reakcji. I jednocześnie jest to ostatnia misja na tej planecie, więc odlatujemy z niej na dobre. Już nie warto było nagrywać jej osobno. No i następny let's play już się zacznie. Na planecie Centuria. A na razie się z wami żegnam i do następnego let's playa.